Dzień dobry w kolejny dzień. Podobno każda porządna vlogerka zaczyna dzień od rozpalenia świecy bądź wosku. No nie wiem, ja tam zaczynam dzień od mycia zębów i mycia siebie, po czym jadę do pracy. Opala, muszę się oddalić. Tak, wróciłam z pracy. Mamy godzinę za 20:10, więc ja zabieram się szybko za nakładanie mojej mikstury na włosy. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda i z czego się składa. Byłam w pracy, byłam w banku, na 16:30 wyjeżdżam dalej do pracy. W międzyczasie muszę tutaj troszeczkę ogarnąć. Siebie przede wszystkim ogarnąć, pomalować. Wczoraj nagrałam Wam dary losu ze spotkania z vlogerkami i blogerkami we Wrocławiu, z którego widzieliście już vloga. I wiecie co, wyszło mi przeszło 30 minut filmiku, gdzie ja już go obrobiłam. Dlatego jednak będą dwie części i musicie mi wybaczyć, ale będzie tak, że po prostu w pewnym momencie będzie cut. I dopiero potem pojawi się druga część, dlatego że no, nikt nie będzie tego inaczej oglądał, no bo kto będzie chciał oglądać filmik, który ma tam 30 kilka minut, co ja zrobiłam? Rozjaśniłam się? No niech będzie. Który ma 30 kilka minut długości. Teraz pranie trzeba będzie wstawić. Ktoś do mnie pisze, sprawdźmy to. Bartek, żebyś nie mówił, że nie wspominam o tobie w filmikach, bo Bartek się oburzył, jak to nie wspomniałam o nim w filmiku z Dublina, nie? Co, miałam wam pokazać moją miksturę, ja ją sobie mieszam w opakowaniu po masce tej Perfect Me, która mi się skończyła. Nic spektakularnego, widzicie taki delikatny niebieski poblask, ale to dlatego, że w środku jest, już wam pokazuję co. Z czego to się składa? Z odżywki, która jest z Provoke, Touch of Silver. Podobno ma pomagać na niwelowanie żółci. Powiem Wam, że słaba jest, słaba jest. Ona jest bardziej nawilżająca, aniżeli cokolwiek innego robiąca. I to właśnie od niej pochodzi taki kolor. Wiecie, myślałam, czy miałam nadzieję, że to będzie takie no, mocno fioletowe. Ale niestety nie jest. Dalej mam trochę olejku, który dostałam od Karoliny, który mi się już kończy, z Green Pharmacy. Olejek łopianowy, odbudowujący, więc do tego mam trochę maski tej z Retinol, o którą pytacie, jak mi się sprawdza. I jeszcze, ona tam z tyłu stoi, ta maska keratynowa z czego? Z Kalosa. Tak. I zaraz to nakładam na głowę, tak potrzymam z godzinę. Powiem Wam, że wczoraj to też robiłam i włosy były całkiem, całkiem przyjemne. Potem się będę musiała jeszcze raz wykąpać, ogarnąć, pomalować. Całkiem możliwe, że uda mi się, czy być może uda mi się jeszcze jakiś filmik dla Was nagrać, żeby na zapas był, bo jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w piątek ma przyjechać Andreas do mnie i... No wtedy nie będę nagrywać, tak? Bo będziemy się czym innym zajmować. I no. Chcę mieć wtedy coś dla Was. Przed chwilą wrzuciłam właśnie filmik ze spotkania z vlogerkami i blogerkami, więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. A teraz idę nakładać maskę na włosy, później do Was wrócę. W ogóle muszę naczynia pomyć, bo wczoraj po obiedzie nie pomyłam i śniadanie by się przydało zjeść. Takie życie. Buu. No wiecie, jak już się pindrzyć, to na całego. Poszła w ruch pierwsza maseczka, ta z tych czterech, co przywiozłam z Bootsa. I to jest ta rozświetlająca Lotus Flower and Tiger Lily. No nie wiem, zobaczymy, ale fajnie całkiem wycięta jest. Jest bardzo dobrze nasączona w jakby takim kremie, więc zobaczymy. Troszeczkę szczypie mnie tutaj, o, w tych okolicach. Ale zobaczymy, jaka będzie. Także ja idę się teraz zrelaksować. Znowu tradycyjnie z ręcznikiem na głowie, ale słuchajcie, mamy 14:15, a jak widzicie, ja dalej nie do końca jestem ogarnięta. Tak, mam niepełny makijaż, nie mam tuszu na rzęsach. I wiecie co, wczoraj mówiłam Wam w filmiku, że używałam tej gąbeczki nowej z Real Techniques. O Jezu, wybaczcie.
i że mam mieszane uczucia co do niej. A dzisiaj użyłam po raz pierwszy gąbeczki z Nancy. Tak? Tak. Wiecie co, ona nie jest normalnie taka wielka, ona jest dużo mniejsza, ale ja ją namoczyłam i po prostu się zrobiła mega, mega wielka. Jest mięciutka, jest bardzo przyjemna, fajnie się nią nakładało podkład i tutaj chyba będzie mój nowy ulubieniec. Dzisiaj mam go drugi raz na twarzy i powiem Wam, że bardzo naturalnie, bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się, nie wiem, co sądzicie o tym? Dajcie znać. To jest oczywiście, co to jest? Belle Illumi Corrector Lightening Skin Perfection Makeup Long Lasting w odcieniu 01 Light Beige. Pojemność 30 gramów. Gąbeczka fajnie się sprawdza. Ona zaraz powędruje razem z tą do pudełka do mycia na dzisiaj wieczór, bo mam tam jeszcze dwa do umycia właśnie Beauty Blendera oryginalnego. I tą gąbeczkę z tą nową z Ebelin z tej serii Makeup Artist. W zapasie mam jeszcze trzy suche, czyste gąbeczki. Ta całkiem fioletowa pierwsza to jest z Ebelin, ta tradycyjna. Tutaj jest z Oriflame'u i tutaj ta pierwsza z Real Techniques. Także jakby co, to jeszcze mam. Pod oczami dzisiaj wyjątkowo nie nałożyłam Narsa, tylko jak to się nazywa? Magic Pen Brilliance z Lovely. Już go nie zostało tutaj dużo, jak możecie zobaczyć, ale ja jeszcze mam dwa w zapasie. W ogóle teraz korektorów mi się nazbierało, bo mam dwa w zapasie tych, które bardzo lubię. Wydaje mi się, że bardzo ładnie pod okiem wyglądają. Może nie zakrywają tych cieni, nie wiadomo jak, ale rozświetlają za to ładnie. Więc ja mam dwa na zapasie i mam jeszcze ten z Belle, który dostałam teraz na spotkaniu i no i ten z Narsa. Także mam cztery jeszcze w sumie, oprócz tego, którego teraz zużywam. Wszystkich razem mam pięć, jeżeli się nie mylę, także nazbierało się tego trochę, no ale nic, pomalutku zużywam. I co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Aha, dlaczego nie mam tuszu do rzęs? Bo wiecie co, pomyślałam, że może zaraz Was postawię na statywie i zrobię Wam test na żywo tej maskary z Soap & Glory Thick and Fast Flash Extensions Effect Mascara w połączeniu z moją bazą pod tusz z PS z Primarka, dlatego że ja bez bazy tuszu teraz już nie nakładam, z bazą mi się wszystko ładnie trzyma, nic mi się nie osypuje i rzęsy się bardziej wydłużają, że tak to nazwę, więc co, już Was stawiam na statyw i zrobimy taki test na żywo. Dobra, słuchajcie, przybliżyłam Was trochę, to dziwnie wygląda i jak mówię, zacznę od PS Lash Primer z Primarka. Jego szczoteczka wygląda tak, o, fokusuje, także jedziemy, najpierw jedno oko, o, nie gub fokusa. Widzicie ją? Widzicie. Ona bardzo, bardzo ładnie wyciąga rzęsy. I teraz tak. W maskarze Soap & Glory szczoteczka jest zwykła, najzwyklejsza, ale zaraz zobaczycie, jaki ładny efekt daje. Wybaczcie, że cały czas gubi się fokus. Nie wiem, o co chodzi. I tak prezentuje się pierwsza warstwa, ja nałożę jeszcze jedną, żeby jeszcze bardziej ten efekt wydobyć. I jeszcze bardziej Was przybliżę. Popatrzcie, tak wygląda. No ona jest jeszcze mokra, dlatego ja to wszystko zawsze poprawiam jeszcze tą maskarą z Rolla Lash.
I to w sumie przeczesuje jakby tylko jedną warstwę. Czy było cokolwiek widać? Mam nadzieję, że tak. Co tu mi się trochę rzęsy posklejały. No dzisiaj efekt nie jest taki, jak ja bym sobie życzyła. No ale trudno się mówi, oddalę Was troszeczkę. Mimo tego widać różnicę niesamowitą. Dobra, słuchajcie, ja lecę to drugie oko pomalować, zaraz do Was wrócę. Dobra, drugie oko też pomalowane. No i tak się prezentuje efekt. Ja Wam powiem, że ta maskara, ona po prostu na chwilę obecną jest jeszcze w moim odczuciu troszeczkę za mokra. Nie mówię, że jest zła, dlatego, że co? Że podczas testu maskary z Too Faced Better Than Sex mówiłam Wam też, że jest no nie bardzo i w ogóle, ale powiem Wam, że z czasem moje zdanie się jednak troszeczkę zmieniło, o czym powiem Wam w denku, dlatego tutaj na razie jeszcze nie chcę nic mówić. No, malować maluję, wydłużać wydłuża, ona ich nie pogrubia. O Jezus. Uduszę się zaraz. Ona jej zdecydowanie nie pogrubia, natomiast je wydłuża, więc zobaczymy, jak to będzie z czasem. Powiem Wam, że nazbierało mi się teraz maskar, bo tak, tutaj mam te dwie, które dostałam. Jedna jest z Hean, druga jest z Belle. Dwie maskary, które dostałam na spotkaniu blogerek i vlogerek. Plus tutaj mam jeszcze dwie maskary, które mam w zapasach, przy czym tą jedną, co to jest? To jest chyba L'Oreal, tak? Tak, Volume Million Lashes Fatal. Ja już ją używałam i w sumie przydałoby się, a tej z Lovely jeszcze nie, ona leży zamknięta. Znaczy ja już miałam ją nie raz, ale teraz po prostu nie używałam. I tą przydałoby się zacząć znowu używać. Powiem Wam, że szczoteczka jest identyczna jak w maskarze Le Volume de Chanel z Chanel. Identyczna szczoteczka i właśnie czuję, że on chyba już troszeczkę zgęstniał, więc będzie lepszy, więc też go muszę zacząć używać, więc na razie ten leci do szuflady z powrotem, niech sobie trochę przeleży i za tego się zabiorę. I wiecie co, muszę Was troszeczkę przesunąć, bo muszę się dostać do szminek, zastanawiam się, którą wziąć dzisiaj, może tą z Hean? Bo jeszcze z tego nic nie miałam. Taki o odcień, bardzo kremowa. Ale zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ładna jest. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Troszeczkę ma taką tępawą konsystencję podczas nakładania. I nie jest tak kremowa, jak myślałam. Ale odcień ładny jest. Myślę, że pasuje do mojego delikatnego dzisiejszego makijażu. Także ona zostanie na ustach. Podoba mi się. Dziękuję. Do widzenia. To jest w ogóle odcień 152 Nude. O, chyba złapało fokus. Także czas teraz chusteczką wszystko z rąk ściągnąć, co tutaj się nazbierało. Powiem Wam, że przedtem rozmawiałam chyba z 2 godziny przez telefon z moim mężem. Ja wiem, nie lubicie tego określenia, ale no, on jest moim mężem. My się jednak nie będziemy rozwodzić, przynajmniej na razie. I co mnie zaskoczyło, bo to on wyjechał z tym tekstem, nie ja, to nie była moja propozycja, tylko jego. Co mnie zaskoczyło, co powiedział mój mąż do mnie przed chwilą przez telefon, to... Czekajcie, wiecie co, ja Was ściągnę z tego statywu, bo czuję się dziwnie patrząc na Was na górę. Co powiedział mój mąż, co mnie strasznie zdziwiło, to fakt, że... Powiedział, że jednak za mną tęskni, że w życiu by nie pomyślał, ale gdyby mógł cofnąć czas, to by to zrobił i nigdy nie popełniłby tego błędu, który popełnił. Powiedział, że jednak żadna kobieta, zwłaszcza ta jego nowa, nie będzie umiała zastąpić mnie. No nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie.
Wiecie, mam trochę tutaj zgrzyty z Andreasem, bo on nie potrafi zrozumieć, dlaczego ja się jeszcze moim mężem przejmuję. No wiecie, ja jestem takim typem człowieka, to ja wiem, że to jest głupie i naiwne, no ale taka jestem i nic i nikt tego nie zmieni po prostu. Taki mam charakter, że pomimo wszystko ja staram się nie pamiętać złych rzeczy, a widzieć po prostu to dobre w człowieku i no i ogółem martwię się o ludzi, z którymi mam do czynienia, no, no jest tak, a nie inaczej. No i właśnie z tego powodu mamy trochę z Andreasem zgrzyty, bo on na przykład o swojego syna, owszem, to jest normalne, jest ojcem, się troszczy, to jest normalne. Jak jego była żona, czy w sumie jeszcze też żona, bo on też jest jeszcze żonaty, jak ona pip zrobi, to on leci, ale nie wiem, jak to wam wytłumaczyć, ale cały czas mówi, że jakby ona coś chciała, to dlaczego on ma jej pomagać, w końcu to ona od niego odeszła i w ogóle... Wszystko jest takie pogmatwane, ja nie wiem, czy to w ogóle jakikolwiek sens ma. No dobra, nieważne. Idę ogarniać włosy, bo naprawdę niedługo trzeba do pracy. Dzisiaj w tym vlogu się nie będzie działo totalnie nic poza moją paplaniną. Mam nadzieję, że w ogóle z tego testu cokolwiek wyszło i cokolwiek było tam widać, ale to zobaczę dopiero, jak będę obrabiać filmik. A propos, też by przydało się jeszcze filmik na jutro obrobić i wrzucić. No, zaraz zobaczymy, najpierw włosy są ważniejsze. Godzina 15, ja się ogarnęłam. Zanim będę wyjeżdżać do pracy, mam jeszcze mniej więcej półtorej godziny i zaraz się będę ubierać. Dzięki Bogu, że Rossmann mam rzut beretem od domu, bo muszę jechać kupić kilka rzeczy typu proszek do prania, tylko właśnie nie wiem, czy wezmę proszek, typowy proszek, czy płyn. Muszę też kupić sobie, słuchajcie, temperówkę taką, wiecie, większą na te Jumbo Pencils, gdzie ja je mam, które są po prostu ostatnimi czasy moimi ulubieńcami, bo muszę je zatemperować. No niestety do zwykłej temperówki nie pasują, więc to potrzebuję. I tam kilka takich drobnostek, a że mam kupon, to zamierzam z niego skorzystać. Więc na pewno mi tam zejdzie z pół godziny. No i jeszcze będę chciała coś zjeść, zanim do pracy pojadę. Wydaje mi się, że wyglądam jak ludź. Hello. No, także ja się ubieram, lecę i pokażę wam, co ze sobą przytaszczyłam. Kosmetyków nie będę brała, bo ja mam naprawdę kosmetyków potąd i nie potrzebuję, ale takie rzeczywiście podstawowe rzeczy na pewno, typu proszek i tak dalej, muszę kupić. Także ja lecę, nie zabieram was, ale pokażę wam później, co takiego przytaszczyłam. Wróciłam do domu po godzinie, słuchajcie, ale byłam jeszcze w Edece po jabłka. I rzeczywiście jednak wpadło mi coś kosmetycznego, ale na swoje usprawiedliwienie tylko powiem, że to nie jest kolorówka i nie jest pielęgnacja jakby w dosłownym znaczeniu tego słowa. Już wam pokazuję, co kupiłam. Pranie mi się właśnie kończy, właśnie się wiruje. Obiad, kolacja, śniadanie, obiad, kolacja, jak zwał, tak zwał, też mi się robi. Dzisiaj jem na szybkiego kilka pierogów. No i co? Pokazuję już wam, co takiego kupiłam. No więc zacznę od tej rzeczy, która jest kosmetyczno-niekosmetyczna. Wiecie co? Ja może sobie usiądę. Dobra, żeby nie było widać moich spodni od piżamy. Tu kurtka leży już przygotowana w fajnej cenie, bo w sumie za 10 euro udało mi się kupić zapach i chyba żel pod prysznic. Niech no ja rzucę tak, 50 ml żelu pod prysznic i 30 ml Eau de Parfum z 007. Także tak wygląda zestaw. Normalnie kosztował chyba 12 euro czy coś koło tego, ale ja miałam jeszcze procenty, także się skusiłam. Na razie nie rozpakowuję. No i tak wyglądają moje zakupy. Jeżeli chodzi o proszek, to wzięłam jednak właśnie w proszku, a nie w płynie, chociaż jeszcze w płynie mam z Aldiego ten duży, który taki kupiłam, ale go już jest tylko połowa i wolę mieć coś na zapas. I wzięłam z Lenora, wąchałam właśnie w żelach te butle i ten pachniał najładniej, więc wzięłam tego. Nie był tani. Muszę przyznać, że niestety nie był tani. Kolejna rzecz, po którą sięgnęłam, to jest B12 VitaKick i to jest witamina B12 ampułki na energię ogółem. I tu jest 7 ampułek i mają smak nie wiśni, tylko maliny.
smak malinowy, więc zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądać i pewnie pierwszą zażyję. Dalej wracając do prania, kolejny płyn do dezynfekcji. Wiecie co, ja tu przybliżę, to zobaczycie, tu jest napisane właśnie, że to jest do dezynfekcji ciuchów, czy ogółem do dezynfekcji rzeczy pranych, także to. Kupiłam też sos Napoli do spaghetti i drugi taki sam wzięłam, tylko tym razem wegetariański. One są przepyszne te sosy, więc bardzo gorąco Wam polecam. Co ja tu jeszcze wzięłam? Jak to się nazywa? To są te do szorowania garów, bo potrzebowałam. Zapach do kontaktu z Airwick, bo mój się niestety skończył, który miałam, więc muszę go wrzucić do kuchni. I to jest zapach, czekajcie, niech ja zobaczę. To jest spacer w porannym lesie. Dzikim rozmarynem pachnie, czy ma pachnie dzikim rozmarynem, tak już mnie woła mikrowela. Potem jeżynami i czymś jeszcze, nie wiem czym. Bardzo ładny zapach, ja już go miałam. Wspomniane jabłka 3. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy takie cukierki na gardło, na kaszel, no niby jest dla dzieci, o smaku wiśni, ale są bardzo fajne i rzeczywiście co nieco pomagają. Potem wzięłam jeszcze takie ręczniczki, one akurat nie są z mikrofazy, więc będą mi potrzebne. Wzięłam takie mini Invisi Bubbles, te takie bardzo malutkie, bo potrzebne są mi. No i na sam koniec oczywiście wspomniana temperówka, jedyna jaka była dostępna, to jest z Rival de Lupiang. Kosztowała nawet nie 80 centów, chyba nawet 70 centów nie kosztowała, także tak wyglądają moje zakupy. Więcej nie kupiłam, a teraz idę po moje pierogi. Nawet Wam pierogów nie pokazywałam, bo byłam tak głodna, że wciągnęłam od razu wszystkie i wypiłam pierwszą buteleczkę tej witaminy B. To jest w ogóle z Teteseptu, słuchajcie. Trochę zabawy z tym jest, bo musicie najpierw zakręcić nakrętkę w kierunku, tak jak idzie zegar, aż się otworzy tutaj w środku, ja nie wiem, czy to będzie widać, aż się w środku otworzy coś takiego i wysypie się do tego jakby, nie wiem, proszek, płyn. Potem to trzeba wszystko dobrze wymieszać i potem odwrócić, odkręcać w drugą stronę, aż się otworzy i wypić to. Dobre to jest. Nie powiem, że nie. Miało smak jak taki, wiecie, na pewno pamiętacie syrop, który rozpuszcza się z wodą, albo właśnie dodaje do piwa w Polsce, bo to chyba tylko w Polsce się tak robi. No więc to smakuje po prostu w ten sposób. Co chciałam powiedzieć? Czekam, aż wywiruje mi jeszcze raz pralka, żeby powiesić te ścierki, które piorę, bo piorę ścierki, bo potrzebuję na jutro do pracy z powrotem. Więc zaraz jak to się skończy, to się będę zbierać do pracy i wrócę do Was, myślę, jeszcze wieczorem, jak wrócę do domu. Aczkolwiek wieczorem będę musiała obrabiać kolejny filmik, więc się w sumie nie będzie nic działo. Wczoraj zużyłam do końca swój pierwszy płyn, płyn micelarny z miksy, a dzisiaj zabiorę się za płyn Soap & Glory, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Także kochani, gdybym się nie odezwała już, to zobaczymy się jutro.